W spotkaniu klubu Juventus Bydgoszcz biorę udział drugi raz. W dniu dzisiejszym zaczęliśmy nasze spotkanie od zabawy, można powiedzieć, na strzelnicy, choć zabawa z bronią to źle się kojarzy. Było bardzo fajnie, udane zawody strzeleckie, a drugą część naszego spotkania kontynuujemy w gościnnych progach hotelu Brda, tutaj w Bydgoszczy, gdzie mamy okazję spotkać się, porozmawiać na temat naszych biznesów, na temat tego, co możemy zaproponować innym firmom, ale też co możemy tym innym firmom dać od siebie. Jestem tutaj pierwszy raz. Cieszę się bardzo, że tutaj przyszedłem, bo tutaj jest niesamowita atmosfera. Bardzo dużo ludzi z różnych biznesów. Co mi to dało? Kontakty. I to jest bardzo ważne. Kontakty w środowisku bydgoskim i nie tylko pozwalają rozbudowywać swój biznes. Serdecznie zapraszam na spotkania klubowe Juventusu. Cudowna atmosfera, wspaniali ludzie, bardzo szerokie kontakty. Można spędzić wspaniale czwartkowy wieczór przy rozmowach o biznesie, przy dobrej kolacji, na którą zaprasza Hotel Brda. Jesteśmy w trakcie części już nieoficjalnej. W pierwszej części dnia spotkania strzelaliśmy na strzelnicy. Następnie mieliśmy część oficjalną. W tej chwili trwają dyskusje. Przy okazji oglądamy mecz o awans do Ligi Europy. Na dzisiejszym spotkaniu rozmawialiśmy o pewnych zmianach, nowościach, które wprowadzamy w naszej formule. Bardzo dobrze zostały zaproponowane zmiany przyjęte. Cieszą się one zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców, co nas też jako partnerskie kluby biznesu cieszy. Zapraszam wszystkich przedsiębiorców, zarówno z Polski, którzy już należą do projektu, jak i tych, którzy jeszcze nie byli na naszych spotkaniach. Zapraszam na kolejne spotkanie do Juve Akademii Bydgoszcz.